naturalność i nie sadzenie się na żadne jakieś specjalne sztuki. To znaczy naturalność, ja nazywam zbiorem takich pozytywnych emocji, które się przedostają przez szybę. I myślę, że w szkle jest taka naturalność, że ci, którzy są w szkle, są z jednej strony dobroduszni, bo my nie mamy ochoty nikogo skopać, nikogo. Teraz jest taki czas, że pan Wolski na przykład stara się nazwać mnie, czy pan Wolski, czy pan Rybkiewicz, już nieważne, nazwać mnie łajdakiem, który ukrywał wizerunek prezydenta. Nie. Ja się przyznaję, to ja jestem człowiekiem, który zobaczył na przekazie filmowym, jak prezydent mówi do psa o imieniu Ira, Ira siad. I przypadkiem to znalazłem zupełnie. I wcale się tego nie wstydzę. To jest taka zabawna wpadka, dobroduszna wpadka. Ja się tylko pytam, może dlaczego pan prezydent nigdy w swoim otoczeniu, a czy dopiero pod koniec życia, czy pod koniec kadencji, otoczył się ludźmi, którzy byli sprawni i przytomni, tak jak Wybych czy Stasiak. Bo gdybym ja był w otoczeniu pana prezydenta po takiej zabawnej skądinąd wpadce, ja bym zwołał następnego dnia briefing i powiedział, że w Koziej Wólce jest schronisko dla psów i od dziś dostało 100 tysięcy z kancelarii prezydenta i jest to schronisko imienia Ira Siada. Prawda? I od razu są punkty dla prezydenta. Od razu. Tak jak pani Maria Kaczyńska, kiedy została zauważona z jakąś dziwną siatką, taką samą siatkę przesłała Szymonowi Majewskiemu i kto wygrał ten pojedynek? Pani Maria. Czyli pojedynek. Kto zdobył punkty w tych sytuacji medialnych? Pani Maria. Więc ja nie mam jakiegoś poczucia, że przedstawiam nieprześladniony obraz polityki. Przypomnę, że program Szkło Kontaktowe powstał w styczniu 2005 roku za rządów Marka Belki. I przypomnę też, że oceny polityków w tymże miesiącu były dosyć katastrofalne. To znaczy, pamiętam taką moją rozmowę z jednym Amerykaninem, który powiedział, jest strasznie u nas. Mówi, ocena, liczba czy procent osób, które oceniają pozytywnie polityków, spadła do zastraszającej liczby, do 12 punktów. Ja mówię, stary, u nas jest 4. Tak było w 2005 roku. 4% obywateli mówiło, że politycy to są przyzwoici ludzie. Więc niech nikt mi nie mówi, że ja wpłynęłem na niską ocenę polityków. Ja ich raczej uczłowieczam. Ja mówię o nich ciepło. Czasami z niedowierzaniem, że oni coś takiego potrafią powiedzieć, ale czasami tak jak wczoraj. Bo ja nie notuję przykładów z jakiejś dziwnej, dalekiej jednogłości. Podałem tego Ira Siada, ale to zacząłem mówić o prezydencie. Nie znalazłem w archiwum żadnego złośliwego materiału o prezydencie. W każdym razie o Jarosławie tak. Źle związane buty, to były złośliwe osoby, to prawda. Natomiast wczoraj na przykład puszczam materiał, gdzie kandydat na prezydenta Andrzej Olechowski na pytanie, czy wierzy w przeganę pana prezesa i pana Janusza Palikota również. Bez wahania mówi, tak, jestem chrześcijaninem, wierzę. Tu nie ma miejsca na śmianie się, to jest... Powiedzieli tak, on wierzy. Ja mówię, żeby on to powiedział bez zastanowienia i nie mrugał do mnie. Więc jeżeli on wierzy, to ja to puszczam i nie ma w tym żartu żadnego. To znaczy, to jest po prostu normalna opinia. To jest przekazanie pewnej opinii, pewnej informacji o trzech ludziach jednocześnie. Więc ten program ewoluuje, ale uważam, że jego siłą... I zresztą to jest też taki znak czasu. Mówiłem o tym w końcówce tej poprzedniej części, że musimy znaleźć jakiś sposób na wejście w nowe przestrzenie medialne z reklamą. A my z kolei byliśmy jednym z prekursorów, bo pan profesor też mówił o tym dziennikarstwie obywatelskim, o tym szukaniu informacji u odbiorcy. To jest w momencie, kiedy wszyscy mają narzędzia do fotografowania i filmowania przy sobie, czy prawie wszyscy, to jest bardzo ułatwione. I to jest też znak czasu, że telewizja, która do pewnego czasu była, mówiła, my nadajemy, a wy to odbierzcie. I teraz mieliśmy niedawno piątą rocznicę, to od 5 lat my mówimy, przyślijcie nam coś, to my to damy innym. Przyślijcie nam SMS-a, zadzwońcie, to ktoś was usłyszy. Więc takie odwrócenie, robimy czasami, robiliśmy taki konkurs na jakieś filmiki,
zacząłem się, my wylansowaliśmy Jożina z Barzim przecież, to też jest jakaś wspólne doświadczenie internetowo-telewizyjne, łączące bardzo wielu ludzi, bo ten Jożin z Barzim się stał dosyć właśnie taką wspólnym mianownikiem także kulturowym i pewnego rodzaju wspólnym mianownikiem poczucia, pewnego rodzaju poczucia humoru. Więc to nie jest program, który, bo na przykład próbowałem to sformatować jakoś, nazwać, to jest strasznie trudno do nazwania, bo to nie jest program, który żyje z polityki. W sierpniu ubiegłego roku to nie było jednego wydarzenia politycznego, program się miał świetnie, miał rekordy widowni i mogę powiedzieć, że ten program się odnosi do dnia, w dniu, w którym nie ma polityki, program funkcjonuje tak samo dobrze, jak w dniu, w którym jest polityka. On bazuje tak naprawdę na wymianie myśli, wymianie poglądów, wymianie zdań między dwoma osobami. Formuła strasznie prosta, a jak się okazuje skuteczna, ponieważ ciągle mamy, ciągle ktoś chce nas oglądać i tu wrócę do tych słówków, że każdego dnia zaczynamy oglądać, jak te słówki wyglądają. Dzisiaj jestem zaniepokojony, bo nie widziałem, jak te słówki wczoraj wyglądały. A Sianecki do mnie być może dzwoni, ale telefon zostawiłem w tym. Kończyć, ale ponieważ właśnie pan Grzegorz pracuje w telewizji, która odniosła sukces, jest lubiana, to, a przecież nie całe życie pracował w tej telewizji, bo przecież to jest młoda telewizja TVN, trochę życia spędził w innych mediach. Chciałem jeszcze na końcu spytać, co pan sądzi o tej największej telewizji publicznej? Czy naprawdę ona musi tak strasznie podlegać tej polityzacji? Czy ona w ogóle, czy to nie działa, że tak powiem, na waszą korzyść, że ona się tak kompromituje? Nie. Co pan w ogóle sądzi? Czy można poprawić w ogóle telewizję publiczną? Żarmi kolegów po prostu zwyczajnie, a to się skończy. To znaczy, wystarczy jedna ustawa. To znaczy, że przejdzie ustawa teraz tych artystów, zrobi się nowe rozdanie. Platforma zaniedbała i okłamała mnie jako wyborcę, bo mówiła, że chce oddać mi, obywatelowi, media publiczne. Oczywiście nierównanym modelem jest BBC, które raz na BBC zrobiono zamach, było to za czasów oczywiście Margaret Thatcher. Udało im się usunąć z rady gubernatorów dwóch gubernatorów, ale nie wiem jakim sposobem. To była żelazna lady, więc ona wiele potrafiła. I ona wsunęła tam swoich ludzi. Te miejsca. A oni natychmiast się od niej odcięli. Czyli system jest tak skonstruowany, że jak ktoś tam trafia, zostaje ten plac, jest troszkę zmieniony, ta rada gubernatorów jest troszkę inna, ale wtedy człowiek, który został takim w Radzie Gubernatorów, dorastał natychmiast do tej funkcji, dlatego że to naprawdę niezależne miejsce. I taka Margaret Thatcher może naprawdę może sobie gadać co chce, a będę jestem gubernatorem. Marzy mi się takie coś, żeby nam oddali te media, to znaczy, żeby te media były rzeczywiście publiczne, bo to znaczy, one są ciągle polityczne i zawsze tak było. Od czasu skonstruowania tej ustawy, która rządzi mediami, nie ma dobrego pomysłu na to, jak zrobić, jak to odpolityzować. Dlatego, że ja podam prosty przykład. Krajowa Rada Radiofonii jest wybierana w identyczny sposób, jak Trybunał Konstytucyjny. I to są ciała, Krajowa Rada, w ogóle trudno mówić o zaufaniu jakimś. Ludzie w ogóle mają w nosie Krajową Radę, bo uważają, że jest w ogóle jakiś dziwny w tej chwili, ale gdy powstawała, to było ważne ciało polityczne. I Trybunał Konstytucyjny otwiera listę urzędów, które mają zaufanie, a Krajowa Rada w ogóle nie istnieje. A wybrani są tak samo. Więc ja mówię, może należałoby zacząć od tego, żeby doprowadzić do sytuacji, o czym się różni sędzia Trybunału Konstytucyjnego od członka Krajowej Rady Radiofonii. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wie, że jego środowisko bacznie mu patrzy na ręce i że po skończonej kadencji on musi wrócić do środowiska swojego. Jak się skompromituje, to już nigdy w życiu mu tego nie wybaczą. A członek Krajowej Rady Radiofonii jest stricte uzależniony od swoich politycznych mocodawców. To trzeba zmienić przede wszystkim.